Serwis informacyjny w telewizji Pomerania. Michał Kaczmarek, witam i zapraszam. Oto co przygotowali dziś dla Państwa nasi reporterzy. Jeszcze nie wygrała wyborów, a już składa obietnice. Solidarna Polska walczy o przetrwanie. Jak ustrzec się przed wirusem HIV? Magdalena Kaszniak, kandydatka do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europa Plus, Twój Ruch deklaruje, że całe swoje europarlamentarne uposażenie przeznaczy na edukację. Wsparte miałyby zostać wszystkie gminy naszego regionu. Co da się zrobić za kwotę 1,5 miliona złotych? Odpowiedź w materiale filmowym. Nie dla pieniędzy, a dla idei. Magdalena Kaszniak, kandydatka Koalicji Europa Plus Twój Ruch, stara się udowodnić mieszkańcom okręgu 13, że jej kandydatura nie jest dyktowana niskimi pobudkami, a realną chęcią działania dla Pomorza Zachodniego. Kampania trwa, Kasznia spotyka się z mieszkańcami, a jej głównym tematem zainteresowania jest równość i edukacja. Jak mówi, wielu mieszkańców jest oburzonych pieniędzmi, jakie mają zarabiać europarlamentarzyści. Drugą bardzo często podnoszoną uwagą przez naszych mieszkańców było to, czy to wysokie uposażenie europosła jest zasadne i czy ono tak naprawdę nie wpływa negatywnie na to, że te eurowybory nie są popularne. Obawiamy się bardzo niskiej frekwencji podczas wyborów 25 maja. Kandydatka Europy Plus deklaruje więc, że całą swoją podstawową pensję europosłanki z 5 lat, czyli mniej więcej 1,5 miliona złotych, planuje przeznaczyć na wspieranie edukacji w województwie zachodniopomorskim. Kwota miała być rozdysponowana między gminy i zasilić budżet na przykład na szkolenia nauczycieli czy wyposażenia oddziałów przedszkolnych. Moje zobowiązanie dla regionu jest następujące. I teraz uwaga. Cała moja pensja europosłanki zostanie przeznaczona na projekty edukacyjne realizowane na terenie naszego regionu w każdej gminie województwa zachodniopomorskiego. Bon oświatowy. Swoją deklarację Magdalena Kasznia przekazała do biura prezydenta Piotra Trzystka. Dziennikarze szybko jednak policzyli, że obietnica, choć nośna, tak naprawdę wiele dobrego nie zrobi. Gmin w województwie jest ponad setka, po podziale na każdą w kadencji przypadnie więc tylko kilka tysięcy złotych. Konferencje prasowe w plenerze mają to do siebie, że często pytania oprócz dziennikarzy zadają także przypadkowi mieszkańcy. Czy co wam przeszkadza nauka religii w szkołach? Czy Kościół, pani zdanie, 10 przykazań, to jest coś złego w tym jest? Nie zabijaj, nie kradnij i tak dalej, no? Nie cudzołóż, to jest coś niedobrego, trzeba zwalczyć z tym? My nie będziemy mieli takiej mocy, jeżeli rzeczywiście dostaniemy się do tego europarlamentu. Natomiast, czy ja mogę panu odpowiedzieć? Więc jeszcze raz podkreślam, Komitet Europa Plus Twój Ruch jest bardzo szerokim komitetem i proszę mi wierzyć, że na tej liście znajdują się również osoby, które wcale nie mają na ustach haseł związanych z wyrzuceniem religii ze szkół. Magdalena Kasznia kolejny miesiąc kampanii zamierza spędzić promując swoją kandydaturę zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i lubuskim. Obietnicę wydania swojego uposażenia na cele edukacyjne możemy nazwać nowym, bardziej charytatywnym kierunkiem kampanii wyborczej. Ale startując z 10 miejsca na liście, której poparcie nie przekracza 5%, tak naprawdę można obiecać wszystko. Solidarna Polska walczy o przetrwanie. Partia Zbigniewa Ziobry zarejestrowała listy wyborcze. Trudno jednak ocenić, czy ugrupowanie ma jakieś szanse na uzyskanie mandatów. Jedynką w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim jest radny sejmiku województwa Robert Stankiewicz. Od 2 do 3% na takie poparcie według sondaży może liczyć Solidarna Polska. Mogłoby się wydawać, że im mniejsze poparcie, tym większe starania. W przypadku partii jest chyba jednak odwrotnie. Mimo trwającej kampanii wyborczej próżno szukać polityków w mediach. Jak mówi jedynka partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego Robert Stankiewicz, to zamierzone działanie. Partia musi bowiem racjonalnie wydatkować fundusze, a kampanii w tym roku jest więcej niż tylko jedna europarlamentarna. Jest to zamierzona strategia Solidarnej Polski. Po prostu musimy dobrze rozkładać siły z wiadomych względów. Nie dysponujemy niestety dofinansowaniem z budżetu państwa. No, utrzymujemy się ze składek tylko naszych członków i sympatyków. Stąd musimy dobrze rozkładać siły. Wiemy, że kampania, właśnie, że nie wiemy, tak? Obawiam się, że społeczeństwo nie ma tej świadomości, a powinno mieć, że to są olbrzymie wydatki.
Kampania będzie więc krótka, ale jak zapowiada Robert Stankiewicz, intensywna. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom to właśnie on, radny sejmiku, a nie spadochroniarz z Warszawy, rzecznik partii Patryk Jaki, stara się o mandat europejski z naszego okręgu. Jak mówi, to dobra decyzja, która została podjęta na szczeblu centralnym. Były takie przymiarki, tak, że Patryk Jaki, zresztą podkreślam, to bardzo zdolna osoba, z olbrzymim dorobkiem politycznym, przymierzał się do tego okręgu, ale to też powiem, że była taka inicjatywa nasza, lekko szczecińska, żebyśmy po prostu mieli kogoś w randze posła. Później odeszliśmy od tej koncepcji, no i coraz bardziej wskazywano na moją osobę. Ja ani razu w żaden sposób swojej kandydatury nie wystawiałem. Politolodzy obserwują bardzo interesującą sytuację na dole partyjnego wyścigu. Na granicy progu wyborczego balansują trzy partie: Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego, Polska Razem Jarosława Gowina i Solidarna Polska. Pewne jest, że wszystkie trzy partie na europarlament nie mają szans, jednak na zawieranie koalicji jest już za późno. Niedobrze się stało, że nie doszło do porozumienia, które było tak blisko między Solidarną Polską a Polską Razem. Nie wiem, co zadecydowało, nie mi to oceniać, ale to porozumienie było naprawdę, jak pan redaktor wie, bardzo blisko i wtedy bylibyśmy pewni wejścia. A tak faktycznie wszystko jest możliwe. Być może zadecyduje 1%, tak? O tym, kto będzie w parlamencie, a kto nie będzie. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. Z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego wybierzemy 3 lub 4 reprezentantów. Wszystko zależy od frekwencji. Czy zarząd budynków i lokali komunalnych wie, co się dzieje z jego dawną siedzibą przy ulicy Kościelnej? Pyta radna Małgorzata Jacynawid. Miejsce to jest w coraz gorszym stanie. Od jakiegoś czasu szczeciński zarząd budynków i lokali komunalnych przeprowadza zespajanie rejonów administrowanych przez zarządcę. Polega to na tym, że rozproszone siedziby są kumulowane w większe ośrodki. Jakiś czas temu rejon obejmujący północ, dotychczas mający siedzibę przy ulicy Kościelnej, przeniósł się na ulicę Komuny Paryskiej. Opuszczony budynek szybko stał się ruiną, co zainteresowało radną Małgorzatę Jacynewit. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Budynek zbilku po zbilku przy ulicy Kościelnej. Będę zadawała w tej sprawie oczywiście pytanie. Natomiast budynek w tej chwili stoi pusty, opuszczony, a mieszkańcy dzielnic północnych, mieszkańcy mieszkań komunalnych i tak w fatalnym stanie są te mieszkania, muszą w tej chwili jeździć do centrum miasta po to, żeby załatwiać swoje sprawy. Zbilk odpowiada, że zmiana rejonizacji była konieczna z kilku powodów. Podstawową są jednak pieniądze. Im więcej siedzib, tym większe koszty, a duże rozproszenie nie sprzyjało szybkiemu załatwianiu spraw i przepływowi informacji. W zeszłym roku rejon drugi, który miał siedzibę przy ulicy Kościelnej, zmienił swoją siedzibę. Przeniósł się na ulicę Komuny Paryskiej z tego względu, żeby łatwiej było delegować pracownikami, żeby łatwiejsza była obsługa naszych mieszkańców. My się spotkaliśmy oczywiście z takimi zarzutami, że jest to problem, no bo przecież wycofujemy siedzibę, która do tej pory przez ileś lat funkcjonowała, ale zaznaczaliśmy, że oczywiście po pierwsze kwestia przyzwyczajenia, czyli trzeba się przyzwyczaić do nowej siedziby. Po drugie, naprawdę spora część mieszkańców dotychczasowego rejonu, który miał siedzibę przy ulicy Kościelnej, ma bliżej na ulicę Komuny Paryskiej. A co dalej z siedzibą, o którą pytała radna, która obecnie popada w ruinę? Zarząd budynków i lokali komunalnych nie jest za nią odpowiedzialny. To już nie jest pytanie do zarządu budynków, z tego względu, że budynek przy ulicy Kościelnej, który do tej pory czy do tamtej pory był zajmowany przez siedzibę rejonu, nie był budynkiem komunalnym, to znaczy nie należał do zarządu budynków i lokali komunalnych. My za niego wnosiliśmy opłaty, rącznie te opłaty wynosiły ponad 50 tysięcy złotych, więc tutaj mamy przykład na to, że są to wymierne oszczędności. Siedziba przy ulicy Kościelnej była w złym stanie, nie miała windy, a mieszkańcy narzekali, że załatwienie spraw wymaga skomplikowanego dojazdu oraz przebywania w niedogodnych warunkach. Radna Małgorzata Jacynawit mimo to zapowiedziała, że temat rejonizacji poruszy na najbliższej sesji Rady Miasta. Nasi europarlamentarzyści nie zostali zbyt wysoko ocenieni w rankingu pracowitości sporządzonym przez Dziennik Rzeczpospolita. Oceny naszym parlamentarzystom w Brukseli wystawili pracujący tam dziennikarze. Najlepszą otrzymał Bogusław Liberacki z SLD, który zajął 13 miejsce na 51 eurodeputowanych. Reporterzy docenili go jako eksperta od polityki transportowej i wystawili mu notę prawie 6,5. 29 jest Marek Grubarczyk z Prawa i Sprawiedliwości, a 31 Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej z oceną nieco ponad 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. Liberacki i Grubarczyk starają się o reelekcję, Sławomir Nitras zaś nie utrzymał poparcia swojej partii.
Już w czwartek odbędzie się 18. edycja Wieczoru w Urzędzie. Tego dnia między godziną 16 a 20 mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy w Biurze Obsługi Interesantów, czyli m.in. złożyć wniosek o rejestrację pojazdu, dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym, odebrać dowód czy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Na wizytę można umówić się osobiście w Urzędzie Miasta lub przez telefon czy internet. Akcja zapoczątkowana została w 2009 roku. Do tej pory odbyło się 17 wieczorów, a skorzystało z nich ponad 9 tysięcy mieszkańców Szczecina. Cukier od wielu lat nie był jeszcze tak tani jak teraz. O ile dekadę temu za 1 kg płaciliśmy średnio 3 zł 20 groszy, tak teraz w dyskontach i supermarketach kilogram można kupić za niespełna 2 zł. Spadek cen spowodowany jest nadwyżką produkcji. Produkcja przewyższa popyt o 6 milionów ton w ciągu roku. Polscy producenci zmiany już odczuwają, ceny są bowiem niskie. Można nawet powiedzieć, że na granicy opłacalności. Jednak to, co smuci producentów, bardzo cieszy mieszkańców. Według analityków do końca roku ceny utrzymywać się będą na podobnym poziomie. W roku 2014 spożycie cukru wzrośnie o 6% do rekordowego poziomu ponad 117 milionów ton. Kamil Bednarek, jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia, będzie gwiazdą tegorocznego święta studentów, czyli Juwenaliów. To drugie nazwisko po Dawidzie Podsiadło, które budzi duży entuzjazm mieszkańców. Bednarek bowiem jest nie tylko laureatem telewizyjnego konkursu talentów, ale i muzykiem, który osiągnął komercyjny sukces. Jego płyta Jestem, która ukazała się w 2012 roku, do dziś znalazła ponad 110 tysięcy nabywców, a singiel Cisza stał się wielkim przebojem. Według statystyk w Polsce żyje 17 tysięcy osób zarażonych wirusem HIV. Zachorowań na AIDS za to odnotowano ponad 3 tysiące. W województwie zachodniopomorskim co roku odnotowanych zostaje kilkadziesiąt nowych przypadków. Statystyki wskazują więc, że edukacja i prewencja są niezbędne. W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele sanepidu przygotowali lekcję pokazującą młodym ludziom, jak można zachorować i jakich życiowych sytuacji należy unikać. Dzisiaj młodzież otrzyma podstawową wiedzę z zakresu, co to jest w zasadzie HIV, AIDS, jak wygląda droga zakażenia, jakie są teraz trendy, jeżeli chodzi o zakażenie, o transmisję. Będzie też wiedza na temat epidemiologii na świecie, czyli ile jest osób zakażonych, oraz epidemiologii w Polsce i również w naszym województwie. Specjaliści mówią, że istnieje wiele tak zwanych ryzykownych zachowań, które sprzyjają chorobie. Mowa o niebezpiecznych stosunkach seksualnych oraz zażywaniu narkotyków. Według danych WHO 1/3 przypadków zachorowań wiąże się właśnie z narkotykami. Ważne jest więc, byśmy prowadzili zdrowy styl życia i sami nie narażali się na niebezpieczeństwo poprzez nieodpowiedzialne zachowanie. Kontakty seksualne niezabezpieczone, czyli seks bez prezerwatyw, jest to jedyna metoda, która zapobiega zakażeniu, chorobom przenoszonym drogą płciową, nie tylko HIV, ale wiele innych chorób czyha, jeżeli nie będziemy stosować metody barierowej. No i oczywiście należy wykonywać badania w kierunku zakażenia wirusem HIV, jeżeli zmieniamy partnera seksualnego. Testy na obecność wirusa HIV można wykonać bezpłatnie w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym przy granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego. Punkt jest czynny w poniedziałki, środy i piątki od godziny 15.15 do 19.15. Warto dodać, że badania są anonimowe i bezpłatne. Święta wielkanocne na drogach regionu należały do spokojnych, choć niestety nie udało się uniknąć tragicznych wypadków. Problemem jest nadal brawura kierowców oraz standardowo alkohol. Święta były spokojne, ale statystyki pokazują, że nie wszyscy wykazali się zdrowym rozsądkiem. Zachodniopomorska policja podsumowała świąteczny weekend na drogach województwa. Mimo udanej pogody udało się uniknąć komplikacji w ruchu. Faktycznie ruch w weekend świąteczny jest troszkę większy niż pozostałe dni w roku, przynajmniej w tej pierwszej połowie roku. Natomiast nie był ten ruch na tyle duży, żeby były jakieś utrudnienia na głównych ciągach komunikacyjnych w związku z przyjeżdżaniem do rodzin, do naszego województwa. Także nie było większych utrudnień. No niestety nie obyło się bez wypadków. W
tym takich ze skutkami śmiertelnymi. W ciągu 3 dni zdarzyło się 8 wypadków, w których 15 osób zostało rannych, a 2 poniosły śmierć. Do tych 2 śmiertelnych wypadków doszło w Wielką Sobotę. Jeden z nich miał miejsce w nocy. 19-letni kierujący golfem w powiecie wałeckim z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzył w drzewo i ten kierujący poniósł śmierć na miejscu. Natomiast wraz z nim jechało jeszcze 5 pasażerów i wszyscy ci pasażerowie odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitali. Do drugiego wypadku doszło w Białogardzie, gdzie na drodze gruntowej motocyklista poruszający się z dużą prędkością stracił panowanie nad pojazdem i w wyniku poniesionych obrażeń zginął na miejscu. W porównaniu z rokiem 2013 wypadków i ofiar było więcej. Rok temu na drogach policja odnotowała tylko 3 poważniejsze sytuacje. Spokojnie było za to w lany poniedziałek. Jak się okazuje, mokra tradycja w Szczecinie nie jest obchodzona zbyt hucznie. Poważniejszych incydentów nie odnotowano. Z roku na rok obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie, zwłaszcza młodzieży, takim hucznym obchodzeniem śmigusa dyngusa. Także w tym roku było naprawdę bardzo spokojnie. Zresztą podobnie było w roku poprzednim. Z roku na rok te ekscesy czy takie zachowania łobuzerskie, one są coraz mniejsze. Było spokojniej również, jeśli chodzi o przypadki zatrzymania pijanych kierowców. W ciągu 3 dni na drogach całego województwa złapano 25 osób, które prowadziły samochód na podwójnym gazie. Plac Ofiar Grudnia 70 znajdujący się przy Stoczni Szczecińskiej będzie częściej sprzątany, deklaruje Zarząd Drogi Transportu Miejskiego w Szczecinie. W ostatnim czasie mieszkańcy skarżyli się, że to miejsce pamięci jest bardzo zaniedbane, a po placu walają się stare kwiaty, znicze i śmieci. Stare kwiaty, jesienne liście, znicze pamiętające jeszcze poprzednie obchody i po prostu śmieci zostawiane przez mieszkańców. Tak jeszcze tydzień temu wyglądał Plac Ofiar Grudnia 1970. Teraz na szczęście miejsce to zostało posprzątane, a Zarząd Drogi Transportu Miejskiego zapowiada, że zwróci większą uwagę na to ważne z punktu widzenia historycznego miejsce. O tym, że miejsce nie jest odpowiednio otoczone troską, media poinformowała radna Małgorzata Jacynawit. ZDITM zapewnia, że w tym roku plac był już 2 sprzątany, jednak miejsce, w jakim się znajduje, wymaga częstszych prac. Okolice opuszczonej Stoczni Szczecińskiej sprzyjają bowiem spędzaniu tam wolnego czasu przez osoby na przykład spożywające alkohol. Dla wielu mieszkańców to ważne miejsce. 17 grudnia 1970 roku na wieść o ogłoszeniu podwyżek cen żywności w stoczni imienia Adolfa Warskiego wybuchł strajk. Robotnice wyszli na ulicę. Milicja otworzyła ogień, a w starciach zginęło ponad 16 osób. Uniwersytet Szczeciński nie ma jeszcze pomysłu, co zrobić z dawnym domem marynarza. Budynek na ulicy Matejki dawniej służył jako internat. Teraz nie ma takiej potrzeby. Opcje są 2. Remont i eksploatacja w nowy sposób lub wyburzenie. Szczegóły w materiale filmowym. Budynek ten pamięta wiele niezwykłych wydarzeń i nie da się ukryć, że na dobre wpisał się w historię Szczecina. Mowa o domu marynarza. Do niedawna był on akademikiem Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie, gdy studentów jest mniej, nie ma takiej potrzeby. Uczelnia musi podjąć więc trudną decyzję co do przyszłości miejsca. Głównym naszym celem jest przekształcenie tego obiektu na potrzeby dydaktyczne uczelni. Rozważamy obecnie 2 warianty rozwiązań. Jedna z nich to modernizacja tego obiektu. Druga to wyburzenie i postawienie na tym miejscu nowego budynku. Obecnie trwa rachunek ekonomiczny, który pozwoli nam podjąć decyzję, która z tych wariantów byłby bardziej opłacalny. Uniwersytet chce zachować budynek, jednak bardziej niż akademik jest on potrzebny instytucji jako przestrzeń dydaktyczno-edukacyjna. Szczególnie w sytuacji, gdy na przykład Wydział Filologiczny jest w bardzo złym stanie, a otwierane są tam nowe kierunki nauczania. Żeby w domu marynarza można było jednak prowadzić nauczanie, potrzebny jest remont i przystosowanie obiektu. Bardzo nam zależy, aby zachować ten obiekt, by nadal był on w naszej bazie, z tym, że nie jest nam niezbędny jako akademik. Ta baza domów studenckich, które mamy, jak najbardziej zabezpiecza nasze potrzeby, natomiast miejsce dydaktyczne byłoby bardzo potrzebne. Akademik przy ulicy Malczewskiego w Szczecinie jest zamknięty od lipca 2012 roku z powodu złego stanu technicznego. Uniwersytet Szczeciński nie zamierza jednak budynku sprzedawać. W tej chwili nie rozważamy raczej opcji sprzedania tego obiektu, chociaż oczywiście nie wykluczamy tego w przyszłości. Natomiast obecnie najważniejsze jest dla nas pozyskanie funduszy na remont bądź modernizację czy wyburzenie i postawienie nowego obiektu. I tutaj staramy się zarówno o środki ministerialne, jak i o fundusze z
z innych źródeł. Decyzja, która z opcji remont czy wyburzenie zostanie wybrana, ma zapaść jeszcze w tym roku. Wszystko zależy od tego, czy uczelni uda się pozyskać środki finansowe. W budynku nadal działa Akademickie Centrum Kultury oraz Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Na tym kończymy serwis informacyjny w Telewizji Pomerania. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i jednocześnie gorąco zachęcam, by oglądać nas o stałej porze, czyli kwadrans po pełnej godzinie. Do widzenia.